Cześć, tu Ernest. W tym filmiku poznacie najnowsze zmiany na mapie, parę ciekawostek, wycieków oraz jak zwiastują nam one sezon 5. Zacznijmy od chyba najciekawszej rzeczy. Jak wiecie, parę dni temu na Burgerze w Lepkim Lasku pojawił się nowy portal, który tak samo jak inne miał na celu porwać jakąś rzecz. Tym razem ofiarą został Pan Burger. Zobaczcie, jak wyglądały jego ostatnie momenty. Nie ma się jednak czym przejmować, ponieważ został on znaleziony na, uwaga, jednej z kalifornijskich pustyń w rzeczywistości. Serio. Epic przygotował replikę burgera z Lepkiego Lasku, zachowując przy tym jego wielkość. A kilka kroków przed burgerem jest zawieszona tabliczka z napisem: jeśli możesz to przeczytać, to jesteś w zasięgu anomalii. To chyba najlepszy easter egg, jaki dotąd przygotowali ludzie z Epic Games. Poza tym, jak część z was dowiedziała się na wczorajszym live'ie, na górce przy Lepkim Lasku pojawił się nowy, tajemniczy, niebieski, migotający dymek. Nie wyglądał tak jak wcześniej spotykane portale, a przy okazji nawet nie miałby nic do porwania, no chyba że całą górę. Trafnie przypuściliśmy, że ta anomalia tym razem coś doda na mapę, a nie zabierze. Ponieważ jeśli polecimy na to miejsce, to teraz zobaczymy na nim kotwicę. Wiemy, że należy ona do motywu wikingów, na co wskazuje nazwa folderu z plików gry, w którym się znajduje. Co ciekawe, została ona przedwcześnie znaleziona w plikach gry na tej samej liście, na której był na przykład Pan Pomidorek czy Burger, czyli rzeczy, które mają coś wspólnego z anomaliami zachodzącymi na mapie. To jednak nie wszystko, można na niej znaleźć jeszcze takie oto elementy. To nadal nie wszystko. Pseudonim na swoim Twitterze przekazał nam, że w tym samym folderze, w którym można znaleźć pliki związane z bunkrem w Płaczącej Puszczy, znajduje się jeszcze takie trzy obiekty. Także zostanie zmieniony. I dobrze, bo już od dawna tam stoi i nic się z nim nie dzieje. Cross na swoim Twitterze za to zdradził nam, jaki nowy motyw ujrzymy w Fortnite. Mowa to o zestawie elementów wystroju znalezionych w folderze nazwanym Pueblo. Tak za to prezentuje się Pueblo w rzeczywistości. Oraz w folderze Arid, w którym to możemy znaleźć m.in. takie obiekty. To zdaje się potwierdzać, że część mapy stanie się pustynna, albo nawet powiększona o pustynię. Ale niestety trzeba pamiętać, że te elementy mogą po prostu zostać wykorzystane w ratowaniu świata. Ponieważ z posta pracownika Epic Games na Reddicie dowiedzieliśmy się, że w ratowaniu świata pojawią się nowi bohaterowie. I tutaj uwaga, Dzikiego Zachodu. Poza tym, napis Noms z sklepu Noms w sklepowej sedybie zniknął. Został porwany przez portal. Pęknięcie na niebie ciągle się powiększa. A Red Knight wrócił do sklepu i ma już tarczę. A na filmiku z Instagrama Fortnite został porwany przez portal. W ten śmieszny sposób Epic może chciało nam przekazać, że to ostatnia szansa na zakup tego skina. Do tego dowiedzieliśmy się, że Epic pracuje nad drugą wersją placu zabaw, który nie byłby jeszcze trybem okresowym, a takim na stałe. Jeden z moich widzów za to, a dokładnie Weekend, podesłał mi filmik prezentujący Royal Bombera w grze. Zobaczcie sami. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.